O, set. Set 3, dobra, git. Mamy to, szukamy Joni. Tu jest Jonio. Tak, zróbmy. W razie karma za tego. Z 6 Joni. 5. Jest już ta. Tak, Seko. Itemki na zaję, lub na karmę. Pas kolejny, słyska, skryt. Skryt na zaję. Jak Winzu też na zaję. No i teraz same zwycięstwa będą. Same winy. 6 Ioni, 4 skrabicieli, 2 mochów. Tyle wystarczy, żeby wygrywać tą pozycję. A, no dobra, jeszcze Aszka i set na 3 gwiazdki. Siemaneczko, widzowie. Zaja z Asher Reroll. Jedna z moich ulubionych kompozycji. Rerole rządzą, a czemu by nie zrobić rerola pod najlepszą kompozycją, jaka jest? Chyba, że zamiast Zai to rolujecie Aszkę, seta. No także zapraszam do oglądania, bo to naprawdę mega fun to play od kompozycja, chciałem powiedzieć. Ja planowo chciałbym pójść pod Voidy, ewentualnie pod ten nowy build pod Aszkę. Skoro na 100% będzie emblemat. Dobra, jest łuk. Właśnie pod te teamy jest zajebiście. Jakaś Aszka. O, jest aż. Czyli tak. Aszka. Są woje. Poskromiciel. Muszę sobie zobaczyć ten team Aszkę. Proszę. Co jest najważniejsze w nim. Aszka i Molochy. Setem. Są... Co? Weźmy dary. Tak. No i na razie poprzegrywajmy trochę. 4, 6, 7, 8, 9. Nawet sprzedam tą Irelkę, żeby tylko mieć ekonomię. Szkoda, że to jest dopiero na etapie 3-5. Chciałbym w tym, by przetrwać do tego etapu. Druga sprawa, że pierwszy raz gram tą kompozycją. Że bardzo dwa bardzo duże minusy. To jest Bastion, Osiłek, Czarodziej. Ktoś gra Aszkę na razie? Ale ten gra poskromicieli. Dobra. Chcę dawać pas Irelii? No, dam. Że się uda chociaż jedną jednostkę zabić. Dzięki. Się git.
Okej. Okay. Ten. Tak. On też się skombi z... Carry tankiem, setem. Ilustryk trwa dalej, git. Chociaż jedna? Wezmę pas na aszce. Nie dość, że pasów potrzebujemy naszego frontu, to jeszcze to jest aszka kolejna. Wygląda na to, jakby nikt nie szedł pod aszkę poza mną, więc to byłaby sytuacja idealna. Jedyna nieidealna sprawa jest to, że jednostki nie podchodzą. Nawet wbiłbym level, ale nie mam czego dorzucić. Także... chillujemy. Chociaż tego echo zabijcie, please. Tu może być jeszcze większy luz niż wcześniej. No. Tak. Jest na lobby. O, jest set. Jest set, jest nadzieja. Zróbmy tak, że zdejmiemy ten item, żeby mieć to mija. Level można dorzucić, pyk, pyk. No niestety Winters. Dobra. Czyli jesteśmy zmuszeni do wygrywania. Takie życie. Przydałby się jeden golda, bo wtedy możemy dorzucić echo. O, jest. Pięknie. 40 golda. Dzień 2. Też nam dużo da. W końcu jakaś jednostka na dwie gwiazdki. Last Whisper. Pytanie, czy ja tym buildem... Max
chce slow rollować, no. Tak to nawet też polecają. W szóstym. Dziwne, że nie mam aszki 2 jeszcze, bo pod nią nie idzie. 4 bastiony, tenenci. Już gościu ma Azira. Nieźle. Czy ja to wygram? Serio? Kaylee wydaje się dość niebezpieczna. Dobra, jest win. To i weźmy to. Żeby tylko dorzucić eko. Wow. Tego na pewno nie chcemy. Pryzmatyki, no nie. Armata, Guinzo i Dług. To nie jest dla nas dobre. Z kim mogą trzymać tylko jeden przedmiot? To weźmy dystans społeczny. Musimy. W sumie nawet niezłe. Biorę ten. Social distancing. Dobra. Jest tak. Szósty. Gdzie eko? Jest ulepszenie. I to do Warwickowi. A. Zaczynamy zabawę w slow roll. No, ktoś zhighrollował sobie Irelia, nie wiem czemu. Ale no, zadziałało mu to. O, zabiją. A, Aszka Maiden, może jeszcze zabiję tę Kaylee. Jakimś cudem. Dobra, wyszło. Jednak win streak jest kontynuowany. Teraz co? O, Aszka 2, dobra. Dobry pomysł. Serio, Azir z takimi temami już? I Cho'Gath z perfekcyjnymi? Ktoś sobie połączył Cho'Gatha z Azirem, no bo czemu nie? To nadal jest Cho'Gath 2, no ale i tak. Ma szans. No i co, no łuk miecz szukam. Ewentualnie coś dla ionskiego tanka. Miecz na Afeliosie. Git, 4 golda i mieczyk. Tutaj 6 bastionów z Azirem. Tutaj Noxusy. Tutaj będzie Piltover. Tendenci, osiłki. Osiłki. O! Tak, to jest ten etap. Dobra, czyli używamy to na Ioni. Trafić Ionie dla Aszki. Są 4 Ionie. Brakuje Karmy i Shena.
Wiecie? To nie ma opcji na win. Dobra, no ale to dobrze, dobrze idzie, bo... Możemy dorzucić sobie Kiana i zaraz będzie 6 Ioni. Nie no, 6 Ioni aż tak łatwo się nie trafi. Ten, 3. Szka. Nie opłaca się. Największym problemem jest ten set 1. Tylko jedyny tank. No i to będzie etap, w którym zamienimy slow roll na hyper roll. Bastiony, susy, osiłki. Dobre osiłki. Kurde, nikt nie gra tego seta, więc z jakim cudem? Czemu? O, ile itemów. Saszka 3. Set. Niestety będzie potrzebny set 3. Skarma. Secik nie siada. Czkryt. Idźmy miecz, miecz. Czyli brakuje 4 setów. Trzeba zrobić całe złoto po nim. 4 spor. C, skit. To jest też git. Serio, żadnego. Że dam tę orbę powiem. Czyli trzeba odbudować ekonomię i znaleźć seta 3. Bez seta 3 myślę, że ta kompozycja szybko odpadnie.
O nie, to są te bastiony. 8. Co ten gość stworzył? Zanim ja się przebiję przez staki bastionów, z tych bastionów, to goście będzie miał 100 staków na gwizdo. Przydałby się pas. No nie pancerz. Wezmę pas na razie. Czy ktoś gra tego seta? Nie ma. Też nie. Też nie. I nie. Jak to jest możliwe? Dobra, to teraz więcej power spike'u dam. Bicie 7. Dobra, wszystko dla ekonomii. Dajesz set, tankuj to. Dobrze ustawiony. Ej. Tutaj dobrze. Okej. Okay. Zostańmy tak. Ta na Fury była najgroźniejsza. Ona jest po prawej. Okay. Nie no, to jest, nie wiem, 6 czy 8 pretendentów. Zabijcie chociaż tą Fiorę jeszcze. Nie no. Dało się serio, zanim zerkowała. Ty, wygrałbym to. O, wygrał. Okej. Okay. Tu mam. Ja zostawię tą Mirelkę, żeby potem nie było. Okej, okay, 20 golda do levela. Teraz wbiję level i będę dalej rolował. Po seta. I po jakiekolwiek ionie. A Sergiu z Freljordu dorzucę. Sergiu przecież się przyda. Itemki. Miarę. Dobra, jest kolejny secik. Wulka. Shurima. O, o, set. Set 3, dobra, git. Mamy to, szukamy Ioni. Tu jest Ionia. Tak, zróbmy. W razie karma za tego. Z 6 Ioni? 5. Jest 6. Tak, za eko, dobra. Itemki na Zaję, blue buff na Karmę, pasu
Pas, kolejny. Sueska. Skryt. Skryt, to zaje nam. I Gwinzu też no zaje. No i teraz... Same zwycięstwa będą. Same winy. Sześć Ioni, czterech poskromicieli, dwóch molochów. Tyle wystarczy, żeby wygrywać tą kompozycją. A, no dobra, jeszcze Aszka i set na trzy gwiazdki. No schowam tą zaję, w sumie to jest dobra opcja. Tutaj ta. To ustawienie jest git, myślę. Czy ja chcę karmę pomiędzy? No w sumie. O kurde, ale oni też mają wykrzone teamy. Same winy to tak zobaczymy. Nie obiecuję. O nie, dobra, to nie będzie win. Ale nie najgorsza porażka. Queen zahaczyła ptakiem, niestety. Nie, to nie. Ale close lobby. Tylko ten pierwszy i drugi są wysoko. Czyli walczymy o top 3, top 2 bardziej. Dobra, ustawienie. Ustawienie, myślę, git jest. Oj, Nashor. Ja nie mam Giant Slayera. Zobaczymy. O kurde. Ha, takie mówię. Groźne teamy. Który z nich musi odpaść? Czy nie? 1 HP. Kurde. Czy mogę nawet na szóstym skończyć? Czego szukamy? Clover Bastion pogrywca? Nie. Coś na seta. Tanka. Nic nie ma. Dobra, nie wiem. Gdzież ta korona? Coś tam tankowatości da i obrażeń nawet. Tak, takie ustawienie. Co mogę? To ustawienie jest dużo lepsze, ale czy to wystarczy? Troszkę przeżyła? Dajesz? Co to? Nie przeżyła, ale ja żyję jeszcze. Przen. Uch, brakuje. 6 goldów. Zrolować, ale nie. Chciałbym wywalczyć o coś więcej. 3 drugi. Czyli gra tych najlepszych.
Trzeba było ich rozstawić. No i nie ustawiłem się na dobrego. Oj, trzeba było zrolować Pozaja i Shena. Może, nie wiem. Triple One też przegra? Taka nadzieja. O! Kasadina? Nie. Okej, szkoda. Czyli nie dość, że luz. No nie, jeden HP. Oj, by było to 4. A mamy to 5. Ale przynajmniej pierwszy raz sobie zagrałem tym teamem.